Raz, dwa, trzy, test, test. No słychać coś, to mnie chyba słychać. A więc tak, zabiorę tę deskę klozetową, tak jak tutaj ktoś już powiedział, mi wspomniał. Muszę się tu trochę poustawiać. Dzisiaj w końcu się doczekała swojej naprawy. Słuchajcie, Julia Stereo, przyszły do mnie dwie takie. Jedna jest na części, ta jest do naprawy. No i tutaj wszystko to, co jest tutaj na tej liście, to zostanie zrobione zaraz, przynajmniej się postaram, żeby to tak było zrobione. Właśnie rozpakowałem z tego kartonu, gdy się doczekałem dopiero. Troszeczkę parszykurzu na tego, ale nie za dużo, bo była zafoliowana w kartonie. No ale trzeba będzie pewnie wyczyścić i pod szybą. Dobra, spróbujmy to odpalić, spróbujmy zobaczyć, co tu w środku się dzieje, bo on tu prawdopodobnie nie jest dokończony. Tutaj jakaś tylna ścianka, aha, tutaj jest popalona lutownicą. Trochę przytopiona. No zobaczymy, jak, co będzie w tej, z tym dawcą tamtym drugim. Zaraz zobaczymy, może się uda wymienić całkowicie. No tutaj jeszcze gąbki, słuchajcie, nie są spartniałe, także nie jest źle, tragedii nie ma, nigdy tutaj chyba baterii nie wylały, bo sprężynki są w stanie idealnym. O! Jest ekstra, słuchajcie. No dobra, czyli jednym słowem tak, rozbieramy to ustrojstwo i działamy, no. Okej, okay. Zanim podłączę, to przynajmniej otworzę, zobaczę, co tutaj było robione mniej więcej. Może się uda coś wypatrzeć, co to było robione, czy jest możliwość od razu podpięcia, podłączenia go do prądu, no, żeby zaraz nie było jakiejś tam akcji. Spróbujemy je potem zestroić, czyli poszerzyć zakres od 104 do 108, no bo tu jest akurat w tym odbiorniku, to jest dwuzakresowy odbiornik, ale szerokość pasma jest od 88 do 87 do 104, a nie do 108 górnego pasma, nie? No dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje, jak to można, co tu jeszcze trzeba dalej porozkręcać. Także w końcu Julia się doczekała naprawy. Czekajcie, to chyba wszystko, co można odkręcić. Już się zapomniałem, wiecie, jak to było. Tutaj ktoś podważył się pokrętem. Jeszcze chyba wewnątrz jest... Nie ma. A to co, to trzeba? Już to powinno zejść. Aha, tu jeszcze trzyma. Okej. Zepnijmy akumulatory, znaczy ten pojemnik na baterię. No trochę jest w kurzu. Dobra, bo wygląda mi tutaj na cały, także niech sobie leży. O, tutaj mamy, co my tu mamy, no to standardowo rdze, mamy antenę ferytową, ułamany, tak? Tu ktoś dorabiał. Zobaczymy, jaki stan dawcy. Zaraz. Okej, okay, mamy dawcę, stan tragiczny. Dawca części. Rozkręćmy tego dawcę i sprawdźmy na początek. O, widać, nie? Co lata swoje robią. Sprężyny porzwiałe. Tu jakieś kurde tranzystory. Oj. Teraz zobaczymy, czy uchwyt od anteny ferytowej
będzie w całości. No w tej akurat na 100% były te były baterie. Bo to właśnie tak wygląda sprzęcior, jak są w nim wylane baterie. No dobra, trzy poluzowane. Tu nie ma. Lata nie trzyma. Faktycznie dawca części. No, wyłaś. O. Może ja to jednak lepiej zamknę. Żeby nie narobić tu zaraz bydłotu urwane. Wyskoczyło. Tu jest masakra, stan tragiczny. Słuchajcie, uchwyt od anteny. Być może, że się uda odzyskać. Nie, nic ja tutaj z tym nie będę robił, słuchajcie. No w sumie jako dawca to przyszło. Przerdziała na wylot, słuchajcie, głowica od UKF-u. Patrzcie. Nie. Zobaczymy tylko ten plastik, ten, który tutaj jest ukruszony, to, ale tutaj ktoś już coś dorobił, jakąś blachę. To zaraz zobaczymy, co się da z tym zrobić, nie? Mocowanie jest razem chyba z szasi całym. Chociaż niemożliwe, no bo jak kto by tam później tę płytkę włożył, to musi być wybieralne. Trzeba będzie to pewnie wszystko rozbierać. Dobra, działam. Okej, słuchajcie, jest taki efekt, że jest kompletna cisza. Taki efekt jakby przy włączeniu, tutaj ułamany jest przełącznik. Także idzie do wymiany. Jest słychać tak, jakby włączał się wzmacniacz. Tak jakby jakiś tam pobór był. Z tyłu przyłącznik baterię. O, coś jakby tutaj. O, gdzie przy włączeniu wskaźniki poszły, czyli napięcia dochodzą. Ale nie ma nic. Nie ma szumu, nie ma nic. Głośnik jest podpięty. Myślałem, że gniazdko od wyjściowe na głośniki, ale słychać pyknięcie. Nie docierają napięcia na głowicę, nie docierają na radio. UKF włączony, słuchajcie, OIRT wyłączone. To jest wejście. Antena. Czyli tak, zróbmy sobie wejście i sprawdźmy, chociaż dotknijmy tutaj na razie. O, możemy tym nawet sprawdzić. Puśćmy sobie gdzieś tam 1 kHz na wejście gramu u tego audio. Masa tutaj. Całkowicie pośrednia była wybrana. Rozlutowane. Być może, że jeszcze gdzieś jest coś poprzerywane. Dobra, czekajcie, wejście, zrób mi głośniej. Nie ma nic. Nie ma nic.
O, dymek. Idzie dymek. Z czego idzie dymek? Zasilanie. Zawsze jest to jakiś plus. Z jednej strony poszedł dymek, to jest minus, a z drugiej strony zaraz wybadamy, co tutaj go obciąża. Wyciągnijmy ten moduł. Tutaj widzę jakiś bezpiecznik, nie odpięty jest, tak? Zaraz wiedzieć, z czego poszedł dymek. Tu jest stabilizator. Moduł zasilacza. Albo może być, że przetwornicy do varicapu. Dobra, nie ma co gdybać, trzeba wziąć instrukcję serwisową od Julii i zaraz będziemy wiedzieć dokładnie. Jest tak, słuchajcie. Układ zasilacza, cała ta płytka się nadaje. No nie trzeba przejrzeć, bo rezystory i jakiś któryś z tranzystorów jest uwalony, trzeba by było szukać. Trzeba by było tutaj przeglądać z tego dawcy, jak tutaj zauważyłem, to raczej nic tutaj się nie odzyska. Przede wszystkim trzeba by było całą płytkę przysypywać, bo tu jest totalny złom. Wymieniać wszystkie kondensatory, wymieniać tranzystory, bo nawet w tamtym są nóżki podziały na tranzystorach, także nie wiem. Się zaczynam zastanawiać, słuchajcie, czy to robić, czy nie robić. To i tak już sporo u mnie stoi, teraz sam nie wiem, niech właściciel napisze tam pod filmem, czy to jest sens naprawiać, czy to po prostu ja mu to odeślę, żeby to u mnie nie leżało, bo nie lubię mieć takich wynalazków, po prostu leży, bo leży, nie? A klient też się niecierpliwi. No dobra. Moment, to trzeba poukładać to wszystko, żeby to weszło w swoje miejsce, bo to nawet i to było wyjęte. Co z tym dalej robić? Czekam na info. Się nie widzi mi po prostu przysypywanie całości. Tu kiedyś ja robiłem te radyjka. Kiedyś w ten sposób, że zdejmowałem wszystko, wybierałem wszystko, odnawiałem każdą jedną część. Myłem obudowy, czorowałem i one jakoś tam wyglądały, ale to sobie to można byłoby się pogrzebać, jeśli tam naprawdę byłby jakiś tam rarytas. A tutaj to jest kwestia jest tego typu, że nikt mi za to 1000 zł nie da. Za to naprawę. Także nie wiem, co tu dalej z tym robić. Także pewnie będzie spakowane i odesłane w dwóch egzemplarzach. Pozdrawiam. Więc słuchajcie, skręcamy po kolei. Żebym ja tutaj zaraz nie namieszał, tutaj są śrubki. O. Skręcamy i czekamy, musi mocy urzędowej nabrać. Nie no, nie ma sensu po prostu, ja to
Nie wiem, zobaczę, może teraz jeszcze jest długi weekend, to może jeszcze się za to wezmę. Będzie długi weekend majowy, to może się za nie jeszcze i wezmę, ale nie wiem sam co tu robić. Dobra, nie będę marudził, po prostu ja... Chyba się wypaliłem z tymi naprawami, wiecie? Zaczyna mnie to drażnić. Jak rozkręcę 30 śrubek i skręcę je z powrotem, to już tego dnia już nic nie idzie. Nie wiem, może ktoś to naprawi. A jest tutaj sporo, widziałem na internecie takich miłośników Unitry, także to tam do któregoś zagadać, czy tam, nie wiem, napisać i ktoś się tego podejmie. No ja tylko tutaj sprawdziłem, podłączyłem. Zero reakcji. Delikatny dymek z opornika. Pozdrawiam.